Dzień dobry, Nikolka! Dzień dobry! Dzień dobry, moje kochane przedszkolaki! Zaczynamy naszą domową rytmikę. Uwaga, przywitamy się tak jak zawsze na rytmice w przedszkolu. Nikolko, najpierw z tobą. Dzień dobry, Nikola! Dzień dobry, Toni! Dzień dobry, dziewczynki! Dzień dobry, chłopcy! Dzień dobry, dzieci! Na pewno pamiętacie, jak się zawsze witamy, siedząc przy pianinie. Uwaga! Nasza piosenka, którą już mam nadzieję, że każdy dobrze zna, o wiośnie. Nikolko, ty chyba jeszcze jej nie znasz, ja cię tylko refren śpiewałam, dlatego zwrotki ja zaśpiewam, a refreny pomożesz mi, dobrze? Dobrze. To uwaga, możesz w tym czasie oglądać sobie, jakie mamy kwiatki tutaj w pudełku. Jeżeli wy macie jakieś takie kwiatki w domku, ale jeżeli nie macie, to możecie przygotować sobie na przykład kolorowe papierki, też będą nam służyły właśnie do zabawy. Posłuchaj, Nikolko. Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle? Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle? Tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile. Śpiewamy głośno. Przynosiłam do przedszkola i się nimi bawiliśmy. Więc jeżeli macie w domu podobne, to bardzo proszę, żebyście sobie teraz przygotowali pudełko i te kwiatki wsypali do pudełka. A jeżeli nie, to możecie podrzeć jakieś kolorowe papierki i też wsypać do pudełka. Będziecie się bawić papierkami. Nikolko, zabawa jest taka, że bierzesz pudełko do rąk, wstajesz i podczas zwrotki wysypujesz kwiatki na podłogę. Podczas zwrotki. Jak będzie refren, to stajesz przy kwiatkach i pokazujesz takie ruchy. To wiosna, zielona wiosna, razem z deszczem, ciepłym deszczem, kwiaty nam przyniosła. A jak jest drugi refren, szybko musisz je pozbierać do pudełka. Dobrze. I wy zróbcie to samo. Umiecie, bo robiliśmy w przedszkolu takie ruchy, także na pewno pamiętacie. Uwaga! Przygrywka, Nikolko! Przygrywka, dzieciaki! Wchodzimy i wysypujemy na podłogę. Co to za ogrodnik? Posiał kwiatów tyle. Tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile. Śpiewasz? Żebyście wysypywali po jednym kwiatku, wtedy one się tak będą ładnie układały. Dobrze? Nie musisz wszystkich wysypywać, bo jest ich bardzo dużo. Przygrywka, dzieciaki! I robimy kolory w naszym domu wiosenne. Spytaj więc bociana i spytaj skowronka, kto te kwiaty kolorowe
pewno śpiewaliście tę piosenkę, bo ja w przedszkolu słyszałam, jak ładnie ją umiałyście. Nikolko, bardzo Ci dziękuję. Możesz odłożyć kwiatki, one się może jeszcze przydadzą, bo teraz będzie zabawa w kolory, w wiosenne kolory. Będziesz, Nikolko, poruszała się po sali i Wy również, tak jak ja powiem, albo na paluszkach będziesz biegała, albo na piętach, albo będziesz podskakiwała, albo będziesz maszerowała podnosząc kolanka. Wszystko to umiemy, więc ćwiczcie razem z Nikolką. Ale jak zagram taki sygnał muzyczny. Wiosna, wiosna, kolor. I powiem jakiś kolor. To szukamy w pokoju tego koloru i przynosimy pokazać. Wy sprawdzicie, czy Nikolka dobry kolor znalazła. Dobrze? I też porównacie, czy macie ten sam w rączkach. To uwaga, Nikolko, ręce na bioderkach i biegamy. Którą śpiewaliśmy w przedszkolu, to jest piosenka o kokoszewce. Nikolko, czy Ty pamiętasz tę piosenkę?
Tak, trochę pamiętasz, tak? Ja w razie czego pomogę. Zaśpiewajmy najpierw piosenkę o kokoszce, a potem będzie zabawa. Uważaj, Nikola. Powiem wam bajeczkę. Miałam kokoszeczkę. Powiem wam bajeczkę. Miałam kokoszeczkę. A ta kokoszeczka znosiła jajeczka. Wcale to nie bajka, że z każdego jajka wyszła ta żółciutka kuleczka malutka. Przygrywka znowu. Potem ta kureczka w koło ogródeczka. Potem ta kureczka w koło ogródeczka razem z kurczątkami zbierała ziarneczka. Jastrząb wygłodzony raz zastawił szlony, ale moja kurka podarła mu piórka. Tak, opowiadaliśmy sobie o tej piosence. Kurka uratowała swoje kurczaczki przed tym ptakiem drapieżnym. Nikolka, ale my się pobawimy w chowanie przed jastrzębiem. I wy również. Będziesz sobie maszerowała po sali. Jak tylko usłyszysz przygrywkę, i wy też, to zwijamy się w kuleczki, w takie jajeczka. Potem, jeżeli pamiętacie, wstajemy, wykluwają się kurczaki, potem kurczaki skaczą. Potem będzie, Nikolko, przygrywka, więc kucamy i będziecie stukali rękami w podłogę. Ale jak zagram tylko sygnał jastrzębia, czyli tę część o jastrzębiu, jastrzębie podobny, to się trzeba schować. Poszukajcie sobie w domu dobrej kryjówki, a ty, Nikolko, poszukaj sobie tutaj dobrej kryjówki, dobra? To uwaga, jak zagram tylko przygrywkę, wychodzimy ze swoich kryjówek i maszerujemy. Uwaga, przygrywka! Dobrze do kryjówek? Halo? Nikogo nie ma? Nikola, jesteś? O, to całe szczęście! Możecie już wyjść, bo piosenkę o jastrzębiu i o kokoszce kończymy. Nikolko, i ostatnia nasza piosenka dzisiaj, którą też znacie. Bardzo Cię proszę, żebyś wyjęła jajeczko jedno, pisankę. Możesz mi też jedną pisankę dać. O, tak. I będzie nasza piosenka o pisankach, ponieważ już za chwileczkę będą święta wielkanocne. I prosiłam Was, jeżeli będziecie mieli możliwość, żeby rodzice Wam kupili takie drewniane pisanki, bo będziemy się nimi teraz bawić. A jeżeli nie macie pisanek, możecie wziąć do ręki klocek. Nikolko, teraz tak, jak będę grała wysokie dźwięki, to będziesz z pisanką biegała wysoko, na paluszkach. Jak będę grała niskie dźwięki, to stukasz pisanką o podłogę. A jak zagram naszą znajomą piosenkę o pisankach, ja będę ją śpiewała, Nikolko, to starasz się jajeczkiem kręcić, żeby miało piękne kolory. I Wy też próbujcie, czy uda Wam się tak szybko zakręcić. No to już, zaczynamy. Czy to są wysokie dźwięki, czy niskie? Wysokie, brawo. Thank you.
się zakręcić. Super! To znowu słuchamy. Co teraz trzeba robić? Jakie dźwięki? Niskie, brawo Nikola! Niskie, czyli stukamy nisko. O pisankach. Śpiewajcie ją sobie w święta. Nikulko, pożegnamy się z dziećmi, ale zanim się pożegnamy, chciałabym Wam życzyć bardzo wesołych, bardzo kolorowych, bardzo rozśpiewanych i bardzo radosnych świąt wielkanocnych. Bawcie się i śpiewajcie. Do widzenia, do zobaczenia!